Przybędę do Was teraz z holem i nie powiem kosmetycznym, dlatego że będzie tutaj miks, będą ciuchy, będą, nawet już nie pamiętam co będzie, ale wiem, że będzie też kosmetycznie. Usiądę sobie tylko tutaj wygodnie, trochę się podniosą, o, żebym trochę była jednak wyżej, żebyście widziały moją super ekstra bluzę z Primarka. No i dobra, mam tutaj, słuchajcie, pełną siatę, także. Koniec części pierwszej i jeżeli jesteście ciekawe, części drugiej, czyli kolejnego mojego vloga, w którym pokażę Wam haul zakupowy, to oczywiście serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej. Tutaj mamy Primark. Siatka z Primarka, ale tutaj dzieją się różne rzeczy i mam tutaj nie tylko Primarkowe zakupy. Nie wiem, od czego mam zacząć, słuchajcie, jeszcze patrzę, czy ja tutaj... Patrzę, czy ja tu nie miałam coś dorzucone. To na pewno było kupione. W takim razie to mogę odrzucić. Poczekajcie, muszę się tu poukładać. Okej, to było kupione. Gąbeczka. To było kupione. Poczekajcie, bo to mam tak pomieszane, że to się w głowie nie mieści. Tutaj załatwiłam też próbeczki. Teraz zrobimy sobie testy. Też mam rzeczy od Asi, tak? Nie widzę tu jednej paletki. Pewnie ona jest tam w środku, także dobra. Postarałam się tutaj jakoś to posegregować w miarę, gdzie będę wiedziała, gdzie są jakieś nowości. Ok, pędzelki, czyli ten pudełeczko się przydało, także serdecznie dziękuję, aczkolwiek jak widzicie, pęka w szwach. Nie domyka mi się do końca. No to moja wina, bo za dużo załadowałam. No i dobra, przejdźmy może teraz tutaj do tego, co pokupywałam. Zacznę od tej tutaj górnej, od górnej torebeczki, dlatego że ona jest jako pierwsza. Mamy tutaj TK Maxa. I co kupiłam w TK Maxie, słuchajcie? Zakupiłam sobie dwa staniki, ponieważ potrzebowałam czegoś sportowego, takiego wygodnego i na pewno mogę Wam je polecić. Zaraz Wam powiem, z czego to jest, bo ja nie zwracam uwagi na metki, ja nie, absolutnie nie zwracam uwagi na marki, firmy i tak dalej. Dla mnie rzecz ma po prostu być praktyczna, ma być wygodna i to tyle. Nie, coś mnie dzisiaj ten statyw denerwuje. Także taki stanik sportowy z taką całościową, jakby delikatniutką, wcale nie aż taką grubą, tylko taką naprawdę solidną gąbeczką. Bardzo ładnie uwydatnia biust. Ja zakupiłam go, tak jak mówię, w TK Maxie, już Wam mówię, z czego to jest. Rozmiar mój to 34DD i to jest... Z czego Ty jesteś? Słuchajcie, nie wiem, z czego to było. Nie mogę znaleźć na metce. I on był w dwupaku, zaraz sprawdzę, tutaj może na tym drugim coś będzie. Jest na 3D zaczepy, zaczaski, nie, też nie ma, jest ta sama metka. No to Wam nie powiem, z czego to jest, ale bardzo fajny, taki rozciągliwy. Nie pamiętam naprawdę kompletnie nazwy tych staników. Ja za te dwa staniki dałam 10 funtów, także super ekstra, bardzo wygodne, bardzo mięciutkie. Rzecz kolejna, jaką zakupiłam, oczywiście to nie jest wszystko, co kupiłam jednorazowo. Tutaj są zbiorowe te zakupy, czyli jednego dnia, drugiego, trzeciego, czwartego i się nazbierało. Zakupiłam sobie koszulkę, bardzo mi się spodobała, tak sobie pomyślałam, że taką jedną fajną, luźną mogę sobie mieć. Ivy Park, oczywiście, koszulki i to jest firma przy współpracy, oczywiście, z Beyoncé. Dalej, poczekajcie, czyli tu mamy rozmiar XS, Made in Turkey, Ivy Park i poczekajcie, gdzieś tutaj mam cenę tego. Cena producenta to 16 funtów, ja dałam 4,99. Także Ivy Park za piątaka, słuchajcie, prawie jak od ciapaka. Także myślę, że dobry zakup. Zwykła, prosta podkatanka, ale myślę, że do wielu stylizacji będzie pasować. Także to. Dalej kolejna rzecz, co to było? 10 funtów, tutaj coś mam. 75DD. Aha, no to właśnie metka od staników. Tak wyglądało, właśnie 9,99, europejski 75DD. To jest rozmiar stanika. Ok, to już chowam, wyjmę sobie tutaj
Moje perełki, zobaczcie ile ich mam. O, już by mi jedna wypadła. Napad zrobiłam na Too Faced, a Too Faced zrobiło nalot na TK Maxa. Jak widzicie, trzy perełki od Too Faced. No i to było właśnie czwarte. Także mega, mega się cieszę, że... Ja zaraz to połamię po prostu, z każdej strony mi wypada. Pierwszą z rzeczy, jaką kupiłam z Too Faced, to była ta paletka. I ja to zakupiłam właśnie dokładnie z tym tutaj błyszczykiem. Oczywiście nie razem, tylko podczas jednych zakupów. Mamy tu Cocoa Contour, od średniego do mocnego. I cena, słuchajcie, to 14,99. Nie wiem, czy to będzie widać, 14,99. Mamy tutaj też pokazane, jak tutaj można wykonać to konturowanie. Mamy taką książeczkę, proszę bardzo, tararara, jak wykonać konturowanie. Ja oczywiście nie będę się tutaj wczuwać, ja po prostu będę robiła to po mojemu, tak jak ja czuję, że potrzebuję, ale bardzo się cieszę za 15 funtów, słuchajcie, paletka, która przypuszczam, że jest pewnie warta ponad 30 funtów, bo chyba 30, nawet 8 czy 9, teraz nie pamiętam. Jeszcze nie odklejałam nic z lusterka, mamy tutaj piękne lustereczko, niosący się piękny zapach kakaowy, jak i zarówno śmieszny pędzelek, ale mam nadzieję, że on będzie dla mnie praktyczny. O Jezu, jaki delikatny, dziewczyny, czemu ja go dzisiaj nie użyłam? Ale mięciusi, fantastyczny. Super, że jest taki malutki, taki zgrabny pędzelek Too Faced. No i tutaj mamy właśnie nasze kolorki. Zaraz spróbujemy sobie może zeswatchować ten tutaj Cocoa Glow. Tak to wygląda. I tutaj Cocoa Butter. Ale mięciusi, to coś będzie chyba bazowego, dla mnie fajnie. No, zobaczcie, taka jest pigmentacja, więc naprawdę, naprawdę super. A jeżeli chodzi o te brązy, to mamy Medium Mocha. I to jest taki, ale przepiękny. To powiem Wam, że to nie tylko będzie paletka do konturowania, ale myślę, że spokojnie ją można użyć do makijażu. Tak by wyglądał ten brąz, ale pachnie. Oh. I Deep Mocha. Super, mega się cieszę z tej paletki. Zobaczcie, tak to by wyglądało. Naprawdę ekstra, więc następny jakiś test, to zrobimy sobie test właśnie tej paletki. Może już na moim mieszkanku, już może w końcu odbiorę te klucze. Także taki oto zestawik zakupiłam za 15 funtów, z czego bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. I to jest właśnie paletka, o którą prosiłyście mnie, że jeżeli będzie, to żebym Wam zakupiła. Jest Was cztery osoby, które mnie o to poprosiły. Ja Wam powiedziałam, nie ma najmniejszego problemu. Jesteśmy w stanie się rozliczyć. Wy mi wpłacicie pieniążki na PayPala, ja Wam zakupię, nie ma problemu. Także jak tylko będą, będę Wam dawała znać, pamiętam, które mnie pytały. Także pierwsza rzecz, Daisy! Czy ty oszalałaś? Kocie, chodź tu do panci. Oszalał kot, no. Szala już się dzisiaj najadła. Chodź. No chodź tutaj. Chodź tu się pokaż, jak oszalałaś dzisiaj. No chodź. No chodź do pani. Szybko. No. Zobaczcie, jak się śpieszy. Idzie mój kot. Pokaż się, jaki ty jesteś dzisiaj szalejący kot. Czyż mój kot nie jest piękny? Moje piękne oczy. Kupiłam im właśnie te obruszki tutaj nowe z dzwoneczkiem. Wiem, że je ten dzwoneczek wkurza, ale muszą mieć, bo jak wychodzą na dwór, to ja muszę je słyszeć, że one są. Tak? Moje kochane koty. No i macie koty na vlogu. No, chciałyście koty na vlogu. Lala nie wiem, gdzie jest, chyba śpi jak zwykle. Pokaż się jeszcze. Pokaż się jeszcze tutaj, mój piękny kocie. Taki piękny kot byłam. O, jak mruczy, mruczy sobie, mraucze. O, jak mruczy. No, chcesz iść, tak? No to idź. Starczy kota. Kot trochę przytył, właśnie skakuje do siatki chyba. Spadaj. Spadaj. Spadaj nie do siatki. Nie. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie. Kolejna rzecz, w drugiej kolejności właśnie zakupiłam paletkę tę. I jest to również Too Faced. Semi Sweet Chocolate Bar, nie mogłam się powstrzymać. Chodziłam za nią 3 albo 4 razy i za każdym razem miałam ją w dłoniach, no i wychodziłam bez niej, bo mówię, nie, no nie, no nie, no po prostu kusi mnie cena chyba bardziej niż potrzeba posiadania jej, bo taka jest prawda. No ja wiem, że mam po prostu masę paletek, ale ja po prostu lubię mieć, kupuję za swoje, z niczyjego portfela, tylko z mojego, więc nikomu nic do tego, co ja sobie zrobię. I co, na co ja przeznaczę, poczekajcie, i na co ja przeznaczę moje zarobione pieniądze, więc
Więc kupiłam. Kupiłam chocolate bar, zobaczymy jak się spisze. Mam tutaj opcję, z której skorzystam raczej. Spróbuję sobie tutaj jakieś odwzorowanie zrobić. Milk chocolate semi sweet i haute cocoa. Ja już chyba kiedyś miałam, nie wiem którą, ale miałam czekoladki. Jak wiecie, powydawałam w licytacjach. Ale co kupiłam z powrotem? Słuchajcie, no cena producenta to 39 chyba, albo 99, albo 39, a ja dałam za nią 16,99. Także hello! Znowu zapach, zapach się niesie niesamowity. Piękny zapach, taki jakiś, nie wiem, białej czekolady, czekolady, kakao, więc tak wygląda ta paletka. Jeżeli chodzi o słocze, zróbmy sobie chociażby jakiś, nie wiem, ten niebieski, to powiem Wam, że tak jak on wygląda fajnie, tak ja miałam, wzięłam go jakby z zamysłem, znaczy zdecydowałam się na niego, z zamysłem dolnej powieki. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mamy tutaj, poczekajcie, taki fajny butter pecan i on jest taki lekko połyskujący, taki troszeczkę satynowy, ale bardzo, bardzo ładny. Wycieram palec i co tu jeszcze sprawdzimy, może ten mousse, mousse. To jest taki, słuchajcie, jego chyba będzie trzeba zdecydowanie na mokro, nie ma innej opcji. On kompletnie się nie transferuje. Zobaczcie, to jest taki bardzo wysuszony, jakiś taki brokatowy. Ciężko mi to określić, ale zdecydowanie jest to jakiś chyba na po prostu na mokro, bo nawet go prawie go nie widać. Ale ładny kolorek. Zobaczmy sobie jeszcze ten tutaj bonbon. On mi się też tutaj podoba, fajna konsystencja. Bardzo ładne. I tu już mamy kolorek. Bardzo, bardzo fajny. No, także, ale pachnie. Nie wiem, która z Was mi ostatnio napisała na Instagramie bodajże, że kupiła tą paletkę i nie było zapachu i że pigment nie był dość mocny. Zobaczymy, jak się to u mnie spisze, no, co nie jest źle. No, nie wiem, no jeszcze Wam pokażę, może jeszcze, nie wiem, z T2. No ja myślę, że jest widoczny pigment. Zobaczymy, jak to oczywiście będzie przy przetransferowaniu na oczy. Czy to faktycznie będzie widoczne, czy też nie. Okej, okay, więc to jest mój kolejny zakup z TK Maxa. Chowam wszystko oczywiście do pudełeczka. To jest kolejna rzecz. No i rzecz trzecia. Gdzie odłożyłam tą pierwszą? Dobra, tu. I rzecz trzecia, którą zakupiłam, gdy poszłam z Karolą moją tutaj do TK Maxa, bo chciała sobie zakupić olejek ten z Yves Saint Laurent, ten, który ja posiadam. No i ku mym oczom ukazała się ta cudność. Tak ona wygląda, już Wam pokazywałam na Instagramie, na Instastory chyba też. Ja zapłaciłam 12,99, a jak zaglądałam sobie online, to widziałam cenę 50 funtów. Nie chce mi się wierzyć, bo to trochę za dużo. 50 funtów, ale uwierzcie mi, że taką cenę znalazłam. Nie mam tu tableta, bo bym Wam pokazała, a telefonem nagrywam. Tak wygląda ta paletka. Ja nie wiem, z jakiego ona jest tam roku i z jakiej kolekcji. Szczerze mówiąc, mnie to nie interesuje. 2016 rok, czyli 2 lata już ona ma. Dla mnie oczywiście nowość, odkrycie. Hello! Tak wygląda lustereczko, jest przepiękne, przepiękne. Widzicie? O, tam jest właśnie okno. Mhm, na świat. Tak wygląda, uwielbiam w ogóle te paletki, jeżeli chodzi o tą gimnastyczność ich, czyli to, że możemy sobie tutaj właśnie, tak jak zapoczątkowała chyba Maxi, możemy sobie odginać. Ja uwielbiam to w paletkach, o wiele łatwiej nam się to używa. Tak wyglądają kolorki. Kolorki są, myślę, że może nie przepiękne, chociaż dla mnie tak, ale są takie raczej praktyczne. Zaraz sobie zobaczymy tutaj pigmentację oczywiście. Fajnie, fajna taka też lekko kremowa konsystencja. Podoba mi się już ten cień Pop Fizz Cling. To jest ten, będzie fajny jako baza. Ten drugi to jest taki lekko różowawy. Dalej, Funfetti, to jest ten tutaj trzeci i to jest taki piękny, różowy, słuchajcie, cukierkowy kolorek. You Are So Fancy, sprawdźmy sobie, to jest chyba taki, ja nie wiem, co to jest za kolor, słuchajcie, taki bliżej nieokreślony. Oj, nie po tym pojechałam, czekajcie, tu. To jest ten na dole, nie wiem, czy będziecie widziały. No ładny jest, tylko tutaj światło mi fisuje, to jest taki... Taki cielisty troszeczkę bym powiedziała. To jest taki bardziej cielisty kolor, taki łososiowy. Widać tu wszystko, ale ciężko mi to tutaj pokazać, bo światło jest fisujące, więc nie mam tutaj żadnych lamp ani nic. No i co tu jeszcze bym pokazała? Może Girl Gang. Uwielbiam słowo girl.
Dobra, to jest taki brązik. Przepiękny brąz i w ogóle pigmentacja czadowa. I może jeszcze sequin. To jest ten. No, super ekstra. Zobaczcie. Ciemny fiolet. I jeszcze może Wam pokażę Life's Party. Ten jeszcze, sprawdźmy sobie. I te dwa świetnie się nadadzą do takiego właśnie jednego makijażu. Całe oko i przydymienie. Myślę, że to będzie super. No, także tak by wyglądała pigmentacja tej paletki. Mam nadzieję, że na oczach będzie równie ładnie. Ja już się nie brudzę, bo już mi zabrakło chusteczek. Także jeszcze raz pokazuję Wam z bliska. Tak wygląda kolorystyka. No, mi się bardzo podoba, bardzo takie uniwersalne, dzienne, ale zarówno dzięki tym tutaj ciemniejszym kolorkom można stworzyć coś wieczorowego. Także bardzo uniwersalna, myślę, paletka. Funfetti od Too Faced. It's fun to be a girl makeup collection. No i tyle. Nie mamy tutaj co prawda żadnej książeczki, jak wykonać makijaż, ale tą paletką chyba nawet nie jest nam to potrzebne. No, mamy tak tył i 12,99 cena. Więc to jest trzecia moja perełka. No i tak jak mówię, to jest rzecz kolejna. W ogóle nie znałam ich, szczerze Wam powiem. Girl on Top Melted Latex. I jest to taki produkt, słuchajcie, jakiś na bazie chyba miodu. Który po prostu daje połysk. Nie chcę teraz go aplikować, bo pod spodem go miałam na tym, pod tym produktem, słuchajcie, Golden Rose, ale jeszcze go sobie trzymam, ja go cały czas mam w torebce i używam, więc polecam. Ja za niego dałam ile? Już Wam mówię. Jego cena też regularna nie była niska. Bo coś chyba około 20, ja dałam 5,99. Także polecam Wam zaglądanie do TK Maxów. Okej, lecimy dalej, bo czas nas goni, będzie długi ten vlog. Mam tutaj zakupy z Superdruga. No to szybciutko. Venus, Gillette, Comfort Glide. Kupiłam maszynki dla siebie, dla Oliwii. Dalej rzecz kolejna. Kiedyś chyba nie wiem, czy coś z tego miałam, rzęsy, czy te właśnie miałam, już nie pamiętam, ale będę chciała się pobawić, może na jakieś wyjście. I mam tutaj Kiss, takie krótkie, no, jak one się nazywają? Powiedzcie mi. Kępki. Takie kępki kupiłam rzęs. Zobaczymy, jak się spiszą. Dobrze, że mi nie spadły. Bardzo dobrze, że mi nie spadły. Także kępki rzęs. Rzecz kolejna to multiliner. Ja już go miałam, ale pamiętam, że dałam Wam na rozdanie. I chyba właśnie wygrała Monia moja nawet. Zakupiłam sobie jeszcze jeden. Coś ostatnio za dużo widziałam tego produktu z Benefit. Oni wydali właśnie do brwi. I tak jakoś mi się zachciało, więc sobie potestuję z Wami ten produkt, czyli Revolution. Dalej zakupiłam mgiełkę Pink Vanilla Kiss Body Fantasies. To jest po prostu moja ulubiona mgiełka z tej serii. Pozwólcie, że się psiknę. Uwielbiam ten zapach i bardzo mi przypomina właśnie serię Victoria's Secret, tylko że o dużo tańszym wydaniu. Także zakupiłam to. Rzecz kolejna do testu Join the Revolution. Zakupiłam jakąś pastę i cieszę się, że już w końcu nagrywam Wam ten haul, bo jestem mega ciekawa. Billion Dollar Smile. I jest ona oczywiście na bazie charcoalu, czyli węgla, z kokosowym olejkiem i jakieś ananasowe enzymy. Cokolwiek to znaczy, nie wiem. Słuchajcie, ja nie znam jeszcze tego w ogóle produktu. Nie widziałam nigdzie nic. Wiem, że mają oni też paski do zębów, także być może się skuszę. Tak wygląda pasta. Trochę mi przypomina jakiś szampon, odżywkę do włosów, więc mam nadzieję, że dzieci się nie pomylą. Sprawdźmy. To trzeba chyba ją jeszcze odkneblować. Czekajcie, bo jest zaplombowana, więc muszę odplombować. Jestem mega ciekawa, jestem podjarana. Ja uwielbiam testować pasty wybielające. Wow, ona jest właśnie taka czarna, znaczy taka siwa. No, smak jest taki przełamany. Jest mięta, ale czuć też kokos. Zobaczymy. Zobaczymy. Jeżeli jesteście wrażliwcami, jak na przykład była taka faza, gdzie ssanie kokosa, jakkolwiek to brzmi, wpływało na wybielanie zębów, to jeżeli to Was odrażało,
Może Wam nie posmakować ten smak, bo on jednak jest taki mniej fresh, aczkolwiek czuć miętę, ale przełamany jest właśnie tym takim olejem kokosowym, więc no to dla takich chyba twardszych osób, nie takich wrażliwców. Zobaczymy, Billion Dollar Smile. Sprawdzimy, przetestuję i dam Wam znać. W końcu mogę wyjąć z pudełeczka, z czego bardzo się cieszę. To jest rzecz kolejna. Nie pamiętam ceny tej pasty. Może mam gdzieś tu paragon. Zaraz Wam powiem. Tak, to jest to. 10,99. Słuchajcie, pasta 11 funtów. 11 funtów, czyli nie mało, więc jak nie będzie wybielać, to po prostu księga skarg i zażaleń poleci. Także to jest to. Tych reszty cen nie muszę mówić, bo to znacie. No i oczywiście skusiłam się, bo paletek mam za mało, to skusiłam się na kolejną. Revolution. Zastanawiałam się, którą z tych współprac sobie zakupić. Chciałabym mieć ogólnie każdą, po prostu, żeby mieć, ale wiem, że nie każda jest dla mnie do użytku, nie każda mi się przyda, a ta mi się najbardziej wydawała taką przydatną, uniwersalną. Imagination, jest to współpraca, ale nie pamiętam właśnie teraz dokładnie z którą z dziewczyn. Nie mogę sobie przypomnieć, słuchajcie, a tutaj nic nie widzę. Ale była ona przy współpracy z jedną właśnie z dziewczyn. No nie pamiętam. Nieważne, nieważne. W każdym razie taka paletka. Czekajcie, jest tyle tych współprac, że mi to po prostu, słuchajcie, ja to nie mogę, bo ja bym chciała mieć każdą. Dobrze, już Wam pokazuję. Tak ona wygląda. Tutaj mamy folię. Ostatnio się męczyłam ze wkładaniem tej folii, bo oczywiście już byłam ciekawa, więc musiałam zajrzeć do środka. A potem wkładałam z powrotem, żeby Wam to po prostu od nowa pokazać. Ale na szczęście teraz już to zrobię ostatni raz. Jest, udało się. Tak wygląda ta paletka. Bardzo mi się podoba opakowanie. Jest takie holo holo. Tak ona wygląda w środku, dość ciężko jeszcze chodzi, jeszcze jest niewyrobiona. Oczywiście standardowo duże lusterko, no i taka kolorystyka. Bardzo, bardzo fajna, myślę, że bardzo uniwersalna. Mamy coś na wieczór, mamy coś na dzień. Oczywiście ten kolor po prostu mnie urzeka, jest fantastyczny i przypomina mi swoim pigmentem teraz tą najnowszą z Mii, czyli Vanessy, paletkę. Tam ona ma też taki podobny odcień. Ma też czarny, który również jest chyba podobnie napigmentowany, słuchajcie, więc można jakoś delikatnie je porównać. Jeżeli chodzi o pigment, no tutaj nie ma chyba za dużo co się wypowiadać, bo jest fantastyczny, muszę wziąć chusteczkę. Także te dwa Wam pokazałam, ale poczekajcie, to nie koniec, pokażę. Tak, jedzie ktoś po kogoś albo z kimś. Ambulans. Dobra, mamy ten taki właśnie błękitny, którego ja jeszcze nie wiem jak wykorzystam, ale do czegoś na pewno go wykorzystam. Więc tak to by wyglądało. Sprawdźmy sobie Get to Know, też bardzo ładny kolor, bardzo mi się podoba. Sprawdźmy jak się tutaj będzie prezentować. No powiem Wam, że pigment wygląda na dobry. Zobaczymy jak będzie z okiem. Tak by to wyglądało. Może jeszcze tutaj coś Baby Girl. Taki jakiś pomarańcz, ale ładny pomarańcz. Oczywiście mamy tutaj takie połyskujące kolorki. Ile tutaj jest matów? Mamy też oczywiście cienie do twarzy, czyli mamy tutaj bronzery, rozświetlacz, także też super. Mamy coś do konturowania na przykład, aczkolwiek trochę taka... ułożenie tych cieni jest takie troszeczkę, wiecie, takie... niezbyt z tego względu, że ciężko tutaj zamoczyć pędzelek, już Wam pokazuję o co mi chodzi, tutaj właśnie one są tak ułożone, ale możemy wykonać konturowanie, mamy połyskujące, ten jeszcze Raisin Praise mi się bardzo podoba, nie no, muszę go dotknąć, to jest ten, bardzo ładny, dobra, ja już się nie będę tu smyrać, bo już trochę za dużo mi tego, ale no, wygląda ona fantastycznie, czyli dwa rozświetlacze i dwa bronzery znajdują się w tej paleci folia. No, także dam Wam znać, jak się u mnie spisze. Jeżeli ją macie, to piszcie mi w komentarzach, jak się ona u Was spisuje. Gdzie Ty folię poleciałaś, ale folię wezmę dla zabezpieczenia. Więc tą wybrałam paletkę, zobaczymy, jak się ona u mnie spisze, czy się z nią polubię, czy też nie. Ale cieszę się, że ją nabyłam. Ona chyba była podwyżkę, 10 funtów. Dalej dwie paletki, tylko nie wiem, czy druga też tutaj jest. Zakupiłam w Primarku, tu mam jedną. Mam, zakupiłam dwie paletki jeszcze z Primarka, PS, jedna to jest Violet Mist, a druga Nude Basics. Nie wiem czego to będą podróbki, ale na pewno cześć.
czegoś. Tak one wyglądają. Póki co, jeżeli chodzi tak o wygląd, to póki co mi nic nie przypominają. Może ta w swojej kolorystyce Norwinę, aczkolwiek chyba tutaj jest więcej jednak różów i fioletów. No, zobaczcie, jak to wygląda. Poczekajcie, folia. Oczywiście folia. Folię musimy się tutaj pozbyć, żeby móc Wam to dobrze pokazać, jak mnie to denerwuje. Po co oni tą folię robią? Wiem, że to zabezpieczenie i tak dalej, ale to potem jest takie trochę problematyczne. Ok, pozbyłam się folii, no to jeszcze jedna. O, tak wygląda kolorystyka tej paletki. Wydaje mi się, że jest przepiękna. Nie mamy tu lusterka i wcale mi to nie przeszkadza, bo ja i tak nie używam tych lusterek z paletek. Taka kolorystyka, takie piękne fiolety. Nie wiem, no sprawdźmy sobie jakieś z dwa. Ja oczywiście sprawdzałam ją na stoisku w Primanim. No zobaczymy, może się będą trochę rozmazywać, może nie będą aż tak idealne, ale słuchajcie, no jak za cenę 4 funtów, to co my możemy się tutaj za wiele spodziewać? Taki fiolecik. Ten mi się bardzo podoba. Zaraz Wam tutaj pokażę. Taki mamy rozjaśniający, rozświetlający. Bardzo mi się podoba ten tutaj z takim połyskiem. To jest taki bardzo ciemny fiolet, ale on właśnie ma takie bardzo drobne drobineczki, których tak może niezbyt widać. Dalej, co mi się tu jeszcze podoba w tej paletce, może jeszcze ten fiolet i ten. Może te dwa jeszcze sobie tak sprawdźmy. Tak by to wyglądało. Więc takie fiolety, no zobaczymy, może do jakiegoś makijażu też się to wykorzysta. Na pewno wzięłam po to, żeby Wam właśnie pokazać, co jest nowego. Taka kolorystyka, fiolety. Ja oprócz chyba, mam chyba jeszcze czekoladową tą taką paletkę. Jeszcze chyba też jej nie używałam z fioletami, więc myślę, że coś tam się wykombinuje, chociażby może nie taki codzienny na wyjście, ale coś wykombinujemy. Także tutaj jest pierwsza opcja fioletów. Druga paletka to nude i tutaj już jest pięknie, dziennie. Ona mi troszeczkę przypomina tą Soft Glam z Anastazji, ale się nie mylę. I mamy tutaj znowu taki piękny, połyskujący, bardzo, bardzo ładny. Dalej kolejny połyskujący, tylko troszeczkę jaśniejszy, w takim zimniejszym tonie. Mamy przepiękne złoto, które bardzo mi się podoba. Te złoto mi się podoba strasznie. Mogłabym nawet dzisiaj je wykorzystać na środek powieki. Więc taka oto ciepła, złoto-beżowa paletka. Fantastycznie się prezentująca, bez lustereczka. Oczywiście światło tu troszeczkę przekłamuje. O, tak ona wygląda. Bardzo fajnie się zapowiada, zobaczymy. Także 4 funty i 4 funty Primark oczywiście. No i z tyłu oczywiście mamy obrazek, jak wygląda kolorystyka. Więc to są kolejne paletki, nie będę już zliczać, ile ich mam. Dalej, co zakupiłam, przejdźmy szybciutko. Poprosiłam na stoisku Clarins o próbeczkę. Będę chciała dla Was przetestować ten najnowszy podkład. Clarins Skin Illusion. Zobaczymy, jak się spisze. Ja mam w odcieniu Auburn, już nie pamiętam, także ten podkładzik przetestujemy sobie na pewno. Dalej zakupiłam pazury oczywiście, dlatego że z tych nie jestem zadowolona. Ja Wam już mówiłam, że nie jestem z nich zadowolona, bo wyglądają nienaturalnie. Trzymają się co prawda, ale są takie dość nienaturalne. Zakupiłam sobie takie przepiękne, gold marble, 2 funty, takie marmurkowe, bardzo ładne pazurki. Kolejne to właśnie te, które uwielbiam, w końcu były, więc zakupiłam od razu 2 paczki i to jest Almond Raspberry Crush. To jest coś, co Wam polecam serdecznie. To jest ta czerwień, którą ja miałam jeszcze wcześniej, chyba przed tymi i przed poprzednimi. Uwielbiałam, świetnie się trzymały, super długość, bez przypiłowania, bez niczego. Po prostu zaplikujecie i koniec. Mówię oczywiście o tych. Także po funcie one były, więc 3 pudełeczka paznokci. Dalej, co ja tutaj mam, bo już zapomniałam. Aha, już wiem, Marks & Spencer zakupiłam, jednak właśnie z Pixie te płatki, w końcu będę mogła używać, płatki do demakijażu oczu. Tu jeszcze są zapakowane, także jeszcze nie ruszałam. Super, 80 płatków do demakijażu oczu Pixie. Więc to jest ta rzecz, 10 funtów.
Okej. Okay. Rzecz kolejna to skarpetki, jakie wzięłam oliwce, czarne, potrzebowała do szkoły, więc 5-opak za funt 80, super ekstra. Dalej, gacie na warsztacie po chyba 2 funty, 3 pary majtek, czy 3 funty, już nie pamiętam. I ostatnia chyba z rzeczy, to jest plecaczek, który zakupiła sobie Oliwka gdzie ona kupiła? W TK Maxie chyba. Już nie pamiętam. Chyba w TK Maxie albo w JD. Już nie wiem. Ja wam powiem. Nie, w TK Maxie już wiem, bo widzę po metce. Także TK Max 27 cena producenta, dałyśmy 12,99. Taki fajny opalizujący też, ale taki w ciemniejszych barwach. Super ekstra LS, ona uwielbia, więc niech ma. I to chyba na tyle. Tutaj chyba już w tej torbie nic się nie znajduje. Już nie pamiętam, czy to wszystko, ale chyba tak. Jeszcze nabyłam tutaj, słuchajcie, dla Was próbki. Poprosiłam o próbki właśnie też w drugiej aptece, żeby mieć więcej, tylko tyle, że nie było tego 111, tylko mam 110, więc zobaczymy, mam tutaj odcień Honej, a tam właśnie ten Auburn, czy jakoś tak. Także mamy próbeczki tego podkładu. Przyjdę z jego testem. Rzecz kolejna, jaką dostałam, to SOS. Nie wiem jeszcze do końca, co to jest. Baza jakaś chyba. To będzie jakaś chyba baza. Wszystko tutaj jest, słuchajcie, nie widzę. A, kolorowy korektor. Nawilżający, przygotowujący skórę do makijażu. Nałożyć lub zmiksować z podkładem dla fajnego, naturalnego looku, takiego lekko rozświetlającego. Zobaczymy. Taka SOS. I dostałam też kremik. I to jest jakiś kremik, słuchajcie, taką wygląda. Nie wiem, czy macie. Oj, przeciwzmarszczkowy na linie mimiczne. Super. Użyć albo samemu, albo pod makijaż. Także wszystko to sobie przetestujemy podczas któregoś z filmików. Powiem Wam, że trochę już tego mi się tak nazbierało, że ja nie wiem, jak ja się z tym wszystkim połapię. Bardzo już będzie długi ten film, nie chciałabym Was zamęczać, zadręczać. Więc ja już skończę ględzenie. Teraz lekko przestało padać, jest godzina, słuchajcie. 11 już, także ja dopiję kawę i lecę chyba właśnie do TK Maxa, póki mogę, później muszę zrobić obiad, czekam też na telefon, być może dostanę już w końcu odzew w sprawie mieszkania, ale to powoli i z tym do Was przyjdę, powiedziałam Wam, że do końca miesiąca przyjdę, więc przyjdę. No i co? Tak by wyglądały moje zakupy, dajcie znać, co Wam się podobało, jeszcze do tego była właśnie ta bluza, ona chyba była po 8 funtów i pewnie coś jeszcze było, tylko pewnie już się gdzieś nosi. Oliwia jeszcze sobie kupiła buty, pokazywała Wam na Instagramie i chyba na vlogu też, więc chyba to wszystko. Jeszcze Gacenowi kupiłam buty też, ale to już też w innym filmiku. Fajne Levi'sa za 20 funtów w TK Maxie. Warto zaglądać do TK Maxa. Ja się mega cieszę, że mam go tak blisko. Dzięki wielkie, trzymajcie się cieplutko. Ja wiem, że to jest vlog i powinnam inaczej troszeczkę gadać, aczkolwiek się i tak rozgadałam. Dajcie znać tylko, jak Wam się podoba mój makijaż. Mi się on podoba strasznie. Bardzo mi się podoba ostatnio pomarańczowe oczko. No i oczywiście przyjdę też do Was może pod wieczór z tym, jak się spisuje podkład. Pomadka jak pomadka, ja tam nie mam jakiegoś parcia na pomadki, zwłaszcza jeszcze matowe. Nie lubię czuć matu na ustach, a troszeczkę czuję, zwłaszcza w kącikach tutaj, taką suchość. Tego nie lubię. Ja już mam ochotę go tutaj, wiecie, podrasować czymś bezbarwnym, ale nie chcę tego robić. Niech ona sobie tak będzie, jak jest, żeby móc się wypowiedzieć, jak ona się mi długo trzymała. Ja spadam. Mam nadzieję, że taki vlog, taki haul w formie vlogu też Wam się spodoba. Mam nadzieję, że poprzedni filmik też Wam się spodoba. I tyle. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo serdecznie i gorąco. Odzywam się jeszcze do Was później i pewnie to będzie trzecia właśnie część tego vloga. Buziaki! Pa jo!